Hej, mały Tomie. Właśnie zobaczyłeś lwa? Mały Jerry i mała Kerry wyglądają na przerażonych. A gdzie go widziałeś? W szkole? Ale z tego co wiem, w naszym mieście nie ma lwów. Okej, jedźmy zobaczyć. Pojawił się za tą bramą? Faktycznie to lew! Dzieciaczki, uciekajcie! Tak jest! Powinniśmy poprosić superciężarówkę. Świetny pomysł! Teraz wrócimy do parku. Tam jest bezpiecznie. Karl, nasze samochodziki widziały w parku lwa. Musimy to zbadać. Co się przetransformuje? W detektywa zwierząt? Fajnie! Hej dzieciaczki, super ciężarówka zaraz zbada tę sprawę. Ten lew pojawił się w pobliżu szkoły. Jedźmy tam. Ten lew gdzieś zniknął? Masz rację, powinniśmy go poszukać. Dobra sugestia, mały Jerry. Super ciężarówko, masz ze sobą lornetkę? Lew złapał małego Bena? O nie!
Zostańcie tutaj, dzieciaczki. On ucieka. Karl, zrób coś! Mamy go! Karl, on wciąż ucieka! Super ciężarówko, nie sądzę, żeby to był prawdziwy lew. O, przepraszamy, Ben. Myśleliśmy, że jesteś prawdziwym lwem. Dzieciaczki, to tylko Ben. Przebrał się za lwa, jak z tej bajki Madagaskar. Aha, właśnie wracasz z lakierni Toma i postanowiłeś odebrać swojego synka ze szkoły. Ale mieliśmy przygodę. Do zobaczenia. Jak ekscytująco! Wygląda na to, że mieszkańcy naszego miasta trenują przed wielkim meczem. Hej, Katie! Cześć, Piklo! Trenujecie strzały do bramki? O nie! Piłka poleciała prosto w komisariat policji! Matt nie będzie z tego zadowolony. No pięknie. Matt powiedział, że zabroni wam grać, jeżeli jeszcze raz wybijecie jakieś okno. Jerry ma rację. Przecież musimy ćwiczyć. To dobry pomysł, Piklo. Poprośmy super ciężarówkę o pomoc. Hej, Karl! Nasza drużyna piłkarska ma kłopoty! Potrzebują bardzo silnej bramki, tak żeby ćwiczyć strzały! Widzę, że masz już jakiś pomysł. Wielka pajęczyna? To będzie idealne! Wow! Jesteś teraz Spider ciężarówką? Hej, przyjaciele, zobaczcie, kto przyjechał. Szukasz miejsca na pajęczynę? Katie mówi, że tutaj będzie dobrze, tuż przed komisariatem policji. Wow, to
jest imponujące. Przez tą siatkę już nic nie przebije się. Dziękujemy ci, Spider Ciężarówko. A więc jesteście gotowi powrócić do praktyki? Oho. Strzał! I gol! To z pewnością rozwaliłoby niejedno okno. Teraz kolej na Jerego. I kolejny gol! Twoja kolej, Piklo. I nic się nie martw. Ta sieć jest naprawdę mocna! Niezły strzał! Nie spodziewałem się, że tak dobrze strzelacie. Ten mecz to będzie kaszka z mleczkiem. Miłego treningu, moi mili. I do zobaczenia następnym razem. Mamy tutaj pościg. I wygląda na to, że Tyler ucieka przed patrolem policyjnym. Jeżeli mnie zwolni, na pewno zaraz będzie miał wypadek. Hector, obróć się! Matt, Frank, zjedźcie z autostrady albo go stracicie. Świetnie, są coraz bliżej. Chwila, moment, gdzie Tyler jedzie? Wygląda na to, że Tyler jest w kłopotach. Jest tylko jedna osoba, która mogłaby nam pomóc. Hector, jedź szybko zawiadomić super ciężarówkę. Karl, patrol policyjny potrzebuje twojej pomocy natychmiast. Ścigali Tylera, który jechał zbyt szybko. Próbował uciec, jadąc prosto w góry. Ale teraz nie może się zatrzymać. Tak jest! Monster Truck będzie idealny do tego zadania! Wow! Tylko spójrzcie na te zawieszenie! Gumowy zderzak? Doskonale! Ten hak na pewno się przyda do złapania Tylera! Okej, jedźmy go złapać! Szybko, zanim zrobi sobie krzywdę! Zleciał w dół wzgórza, super ciężarówko.
tylko ostrożnie. Tam jest bardzo ślisko. Nic się nie martw, Tyler. Super ciężarówka już jedzie. Super ciężarówko, co ty robisz? Tyler zaraz w ciebie wjedzie. Oczywiście. Użyłeś przednich opon. To był dobry pomysł, żeby zatrzymać Tylera. Wszystko w porządku, Tyler? Dobrze. Super ciężarówka zabierze cię teraz z powrotem. Okej, wszystko gotowe. Dobra robota, super ciężarówko. Mogłeś mieć bardzo poważny wypadek, jeżeli super ciężarówka nie zatrzymałaby cię w porę. Tak jest. Tyler, jeżdżąc zbyt szybko, powodujesz niebezpieczeństwo. Całe szczęście nauczyłeś się tej lekcji. Do zobaczenia następnym razem, chłopaki. Tyler, uważaj na siebie. Dzień dobry, Kerry. Widzę, że jesteś bardzo zajęta w związku z Wielkanocą. Aha. Musisz upiec dużo ciast, a ponadto musisz ukryć jajeczka wielkanocne. O nie, Kerry. Lepiej zawiadommy super ciężarówkę. Aha. Cześć, Karl. Kerry jest w tarapatach. Ma ręce pełne roboty w związku ze świętami Wielkanocy. A do tego musi ukryć jajeczka wielkanocne. Czy mógłby się jakoś pomóc? Doskonale. W wielkanocnego królika? Doskonale! A do tego będziesz miał koszyczek! Wow, super ciężarówka! Wyglądasz zupełnie jak królik wielkanocny! Ruszajmy do akcji! Cześć mały Maciej i mała Katie! Zobaczcie, kto przyszedł pomóc nam w Wielkanocy. To króli! Aha. Dziękujemy, Kerry. Od tej chwili super ciężarówka zajmie się wszystkim. Oh.
świetne miejsce na kryjówkę superciężarówko. Nasi mieszkańcy będą się świetnie bawić, szukając tych wielkanocnych jajeczek, prawda? Czy masz już miejsca, żeby je schować? Świetna robota, superciężarówko. A może powinniśmy cię nazwać Super Króliku Wielkanocny? A dzieciaczki, do czego będą zbierać te jajeczka? Doskonale. Dzieciaczki, oto wasze koszyczki. A czy jesteście gotowi na poszukiwania? W takim razie zaczynamy. Wesołych świąt Wielkanocy. Kerry, to ciasto jest przepiękne. Super ciężarówka właśnie schowała wszystkie jajeczka. Kiedy dzieciaczki je odnajdą, zjemy ten tort. Dziękujemy ci za pomoc, super ciężarówko. Do zobaczenia, moi przyjaciele. Wszystkiego najlepszego. Cześć, małe samochodziki. Cóż za piękny dzień na zabawę na podwórku. Jak to cudownie, że wszyscy możemy się bawić razem piłką. Gra w piłkę to niezła zabawa. A ta piłka z pewnością fajnie się odbija. Ups, chyba za bardzo ją podrzucacie do góry. O nie, ona leci do dziury. Kurczę, i co teraz zrobimy, dzieciaczki? Nie dosięgniecie jej. Ale nic się nie martwcie. To zadanie jest dla super ciężarówki. Małe samochodziki, potrzebuję twojej pomocy, Karl. Grali w piłkę, a ona wpadła do studzienki kanalizacyjnej. To jest zadanie dla super ciężarówki. Pojazd przetransformujesz się tym razem, Karl? To wygląda świetnie, Karl, ale jak dostaniesz się do środka studzienki? Wow! Możesz się skurczyć, super ciężarówko? Wow! Jesteś taka mała! Nawet mniejsza od tych małych samochodzików! W takim razie, skoro jesteś taka mała, nie będziesz taka szybka! Teraz wyciągnijmy piłkę ze studzienki kanalizacyjnej. Zobaczcie, młodziaczki! Super ciężarówka już jest, żeby wam pomóc. Uważajcie pod nogami. Super ciężarówka przetransformowała się w malutki samochodzik, tak żeby mogła wjechać do studzienki i uratować waszą piłeczkę. Ale klawo, prawda? Super ciężarówka może przetransformować się w duże i małe pojazdy.
Ale Klawo, masz mechaniczne ramię. Udało się! Szybko, mały Tomie! Zatrzymaj ją, zanim wpadnie do innej studzienki! Świetna robota! Znacznie łatwiej poradzić sobie z takim zadaniem, jeżeli pracujemy w zespole. Ale jak teraz się stamtąd wydostaniesz, super ciężarówko? Udało się, wydostałeś się. Dziękujemy za twoją pomoc. Lubisz grę w piłkę tak bardzo jak małe samochodziki, prawda? W takim razie powinieneś zostać i zagrać z nimi. Masz rację, musisz wracać, ponieważ inny pojazd może potrzebować twojej pomocy. Ale jesteś zabawna, super ciężarówko. Dziękujemy za wszystko. Dziękujemy za pomoc i do zobaczenia następnym razem. Hej, Szarlotko. Hej, Jerry. Dzisiaj mamy największy wyścig roku. Jesteście podekscytowani? Będziesz się świetnie bawił na tym wyścigu, Jerry. Ale ty, Szarlotko, wyglądasz na zmartwioną. O kurczę, musicie dostarczyć te wszystkie pojazdy na tor wyścigowy? Wyścig zaczyna się o 17. Jak my to zrobimy? Świetny pomysł, Jerry. Zawiadommy super ciężarówkę. Ktoś w mieście samochodów potrzebuje twojej pomocy, super ciężarówko. Wow, jesteś już w swojej jaskini gotowy do transformacji. W co się przemienisz tym razem, Karl? Karl, transformuj się! Wow! Wspaniale! Pospieszmy się teraz z pomocą dla Szarlotki! Super ciężarówka już tu jest! Chyba wszyscy cieszą się, że ona jest z nami. Dobrze, ale jak dostarczysz te wszystkie samochody na czas? Dobry pomysł! Jeśli zabierzesz połowę, a drugą połowę zabierze Szarlotka, uda nam się zabrać je wszystkie. Wspaniale! Do dzieła! Wspaniała praca zespołowa. Dobrze, zatem w drogę.
i jesteśmy na miejscu. Szarlotka jest Ci bardzo wdzięczna za pomoc, superciężarówko. Dziękujemy za uratowanie nas. Kiedy pracujemy wszyscy razem, mamy wtedy więcej czasu na zabawę. Jeszcze raz dziękujemy za pomoc. Do zobaczenia wkrótce. Transformers Carl! Cześć Gary, co się stało? O nie! Z twojej opony zeszło powietrze! I co teraz zrobisz? A do tego musisz dzisiaj dokończyć pracę! Nie martw się Gary, możemy poprosić Carla Transformersa, żeby cię dzisiaj zastąpił! On na pewno nam pomoże! Świetnie! Znajdźmy więc Carla! Hej Carl! Gary Śmieciarka potrzebuje twojej pomocy! Przyjedziesz? Wspaniale! Zatem w drogę! Który pojazd się dzisiaj przetransformujesz, Carl? Oczywiście, w śmieciarkę! Czas na transformację! Najpierw tylny zbiornik, potem tylnia klapa. A na koniec mechanizm podnoszenia kubłów ze śmieciami. Idealnie, Carl. Teraz jedźmy do Garego. Zobacz, Carl. Gary tam na nas czeka. Już jesteśmy z pomocą, Gary. Zatem do dzieła! Opróżnijmy ten kubeł prosto do zbiornika. Świetnie! Wspaniała robota, Carl. Pozostał już tylko jeden kubeł.
prawo! Tak jest! Idealnie! Już wszystko posprzątane! Uratowałeś Garego! Dziękujemy ci, Karl! Czas udać się do domu! Pa, Karl! Do zobaczenia później! Pa, Gary! Cześć, Amber! Masz dzisiaj zapracowany dzień? Potrzebujesz pomocy? Tak? Lili autobus właśnie jedzie z dostawą leków do szkoły? Nie? Nikt jej nie widział? Lili zaginęła? To straszne, Amber! Musimy ją odnaleźć! Powiadommy super ciężarówkę, żeby nam pomogła! Karl, Lili zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Potrzebujemy, żebyś ją znalazł. A więc w jaki pojazd przetransformujesz się tym razem, Karl? W ciężarówkę detektywa? To super ekstra! Doskonale, super ciężarówka. Teraz jesteś gotowy na poszukiwania Lili. Zaczynajmy! Amber, super ciężarówka już przyjechała. Czy mamy jakieś ślady? Tak jest, super ciężarówko. Ostatnio widziano Lili na stacji benzynowej. Cześć, Gary. Widziałeś może Lili? Hektor szybko ją znajdzie, jeżeli wzniesie się w niebiosa nad naszym miastem. Cześć, Hektor. Czy widziałeś Lili? I co teraz, super ciężarówko? Myślisz, że wiesz, gdzie jest Lili?
garażu Toma Holownika? Zobacz, super ciężarówko, to Lili! Znalazłeś ją! To powinno ją obudzić! Cześć, Lili! Wszyscy cię szukali! Spałaś w garażu Toma? Napiłaś się za dużo oleju i zasnęłaś. Ale nas wystraszyłaś. Ale dzięki super ciężarówce teraz jesteś bezpieczna. Dziękujemy, super ciężarówka. Nie zapomnij zabrać tych kapci dla Lili. Pa, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem. Pa. Cześć, dzieciaczki! Wygląda na to, że świetnie się dzisiaj bawicie. O, to taki miły z twojej strony, mały Tomie. O nie, co się stało ze zjeżdżalnią? Ktoś kradł atrakcję z waszego placu zabaw? To okropne! Bardzo dobry pomysł, mała Katie. Super ciężarówka zaraz złapie tego winowajcę. Zobacz, Karl! Fajerwerki! Czas się przebrać! Wow! Karl, to było niesamowite! Super ciężarówko! Wyglądasz tak samo! Co się zmieniło? Wow! Jesteś kameleonem? Prawie zniknąłeś całkowicie! Musisz szybko odkryć, kto ukradł atrakcję dzieciaczkom z placu zabaw. Dzieciaczki, mam dobrą wiadomość. Super ciężarówka już tu jest. Doskonale. Może najpierw się schowaj i zaczekaj na tego złego! To jest świetny pomysł, Karl! Wy też się schowajcie, dzieciaczki! Szybciutko! Co? To Tom Holownik? Szybko za nim, super ciężarówko!
Wow, jesteś prawie niewidzialna. Ciekawe, co on będzie robił. Już wiem! Tom odmalowywał te wszystkie atrakcje. Tom! Wszyscy szukali atrakcji z placu zabaw. Wiesz, powinieneś najpierw wszystkich powiadomić, że będziesz zabierał je do siebie. Ale my wiemy, że chciałeś zrobić dobrze. Czy zdołasz zwrócić wszystkie atrakcje na plac zabaw jeszcze dzisiaj? Wow, Tom, wykonałeś kawał dobrej roboty. Nasz plac zabaw wygląda fenomenalnie. Masz rację. Nie wiem, gdzie poszła super ciężarówko. Tak jest, super ciężarówko. Znowu nam pomogłeś. Do zobaczenia, dzieciaczki. Bawcie się dobrze.